Już jestem gotowy, już możemy nagrywać. Tło za mną dobre, wyglądam korzystnie. Jak zawsze. Jak wyglądam korzystnie, to rozpoczynamy już ostatni odcinek naszego Ask Bosco. Witajcie. W którą stronę teraz mamy iść? W prawo czy w lewo? Dobrze wiecie, że to jest ostatni odcinek. Pewien raper, zwany Keke, mówił: coś się kończy, coś zaczyna, naturalna sprawa. A to tak jak już było. Pora mówić nara. Skoro to jest ostatni odcinek, to wiadomo, że to jest związane z tym, żeby to jakoś podsumować. W tym sezonie tej serii z Bosco 2 odpowiedzieliśmy na około 56 pytań. 56, 54 pytania, bo było 18 odcinków, w którym w każdym odpowiadaliśmy na 3 pytania, więc wydaje mi się, że to było 50, jeżeli dobrze umiem liczyć, to 54 pytania zostały nam zadane, na które uzyskaliście odpowiedź. Chociaż nie wiem, czy w którymś nie było po 4, jakieś dodatkowe. No to zaokrąglimy to do 60, że odpowiedzieliśmy na około 60 pytań. Wszystkim współbraciom, którzy chętnie odpowiedzieli na nasze takie prośby, żeby wziąć udział w tym projekcie, odpowiadając na wasze pytania, które im zadaliście, bardzo dziękujemy im za to, że chcieli się podzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i poświęcić trochę czasu, żeby tutaj odpowiadać na te pytania. Bardzo wam dziękujemy za to. Też dziękujemy pani dr Marii Miduk, która też chętnie wzięła udział w tych odcinkach, w kilku odcinkach odpowiadała na wasze pytania, więc jej też bardzo dziękujemy za to, że chętnie odpowiedziała też na nasze prośby, żeby wziąć w tym udział. Bardzo dziękujemy. I oczywiście, drodzy, dziękujemy bardzo wam za to, że oglądaliście te odcinki, że podsyłaliście nam pytania. Dzięki wam mogliśmy sami też poszerzać swoją wiedzę i szukać odpowiedzi na wasze pytania, więc dziękujemy wam za to, że nas motywowaliście do tego, żeby robić te odcinki, żeby odpowiadać na wasze pytania. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy za to, że oglądaliście, udostępnialiście i wszystko, komentowaliście, dawaliście łapki w górę i za całokształt wszystkiego. Bardzo wam dziękujemy za ten czas, który poświęciliście, żeby to oglądać, podsyłać nam pytania, wymyślać nowe, dawać nam pomysły. Dzięki wielkie wam jeszcze raz. Kończymy tę serię filmów, choć nie oznacza to, że kończymy naszą działalność. Jeżeli macie jakieś pomysły, na jakie tematy moglibyśmy nagrywać dla was filmy, to oczywiście możecie to podsyłać czy to w komentarzach pod tym filmem, czy pisać na ośrodek Emaus, czy pisać do nas na... Tak, czy pisać po prostu do nas. Chętnie podejmiemy się nowych wyzwań, które nam postawicie, więc zachęcamy was do tego, abyście wymyślili coś dla nas, co możemy nowego nagrać. Bycie gwiazdą mnie męczy. Drodzy, to byłoby na tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia gdzieś tam. Już nie mówię w kolejnym odcinku, może w innej serii, ale do zobaczenia następnym razem. Cześć. Na razie.